4 maja wspominamy świętego Józefa Marię Rubio Peralta, prezbitera. Józef Maria Rubio Peralta urodził się w roku 1864 w wiosce Dalias koło Almerii w Hiszpanii. Pochodził z chłopskiej rodziny, był najstarszym z 12 dzieci Franciszka i Mercedes. Jego dziadek ze strony matki miał powiedzieć o nim: ja umrę, lecz ten, kto będzie żył, zobaczy, że to dziecko zostanie wielkim człowiekiem i wiele uczyni dla Boga. Józef naukę początkowo pobiera w szkole w rodzinnej wiosce, a po lekcjach chętnie czytał żywoty świętych. Kiedy miał 10 lat, jego wujek, kanonik, zabrał go do szkoły średniej w stolicy. Szybko jednak zorientowawszy się, że chłopiec ma powołanie do kapłaństwa, przeniósł go do seminarium duchownego w Almerii. W 1879 roku Józef Maria przeniósł się do seminarium w Grenadzie. Studiował tam filozofię, teologię i prawo kanoniczne. Kanonik Joaquín Torres zwrócił uwagę na zdolnego studenta i wyjeżdżając do Madrytu w roku 1887 zabrał go ze sobą i zapisał do tamtejszego seminarium diecezjalnego. Już 24 września tego samego roku Józef Maria otrzymał święcenia kapłańskie. W pierwszej parafii Hinhon, do której został posłany 1 listopada 1887 roku jako wikariusz, w ciągu zaledwie 9 miesięcy zyskał sobie opinię świętego. Zawsze przed świtem udawał się do kościoła na modlitwę. Chętnie też uczył katechizmu dzieci. Wszyscy podziwiali jego surowy i pełny wyrzeczeń tryb życia. Cechowało go miłosierdzie wobec chorych i biednych. Dzielił się z innymi tym, co posiadał. W tym czasie kontynuował studia w Toledo. W roku 1888 uzyskał licencjat z teologii, a w roku 1897 z prawa kanonicznego. 24 września 1889 roku mianowano go administratorem parafii Estremera w Madrycie. Został też profesorem łaciny, filozofii i teologii pastoralnej w madryckim seminarium oraz notariuszem diecezjalnym. Jednocześnie przez 13 lat był kapelanem benedyktynek. Uchodził za znakomitego spowiednika. Jakby mało mu było tych wszystkich funkcji, uczył religii ubogie dzieci w szkołach niedzielnych, opiekował się kloszardami, a także prowadził rekolekcje. Często spędzał noce na modlitwie. Ci, którzy widzieli go odprawiającego mszę świętą, mówili, że sprawia wrażenie, jakby z kimś rozmawiał. W tym czasie był kapłanem diecezjalnym, ale jak sam mówił, jezuitą z zamiłowania. Dlatego 11 października 1906 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Grenadzie. Pierwsze śluby zakonne złożył 2 lata później, a przez następny rok, przebywając w Grenadzie, pogłębiał wykształcenie teologiczne. W tym czasie głosił misje ludowe i rekolekcje. Potem przeniósł się do Sewilli. Kierował tam wieloma grupami. Sodalicją mariańską młodzieży, wynagradzającą wspólnotą żołnierzy, apostolstwem modlitwy, konferencjami świętego Wincentego a Paulo, a także szkołą wieczorową dla robotników. Nie stronił też od posługi w konfesjonale, a dla członków nocnej adoracji wygłaszał chętnie płomienne kazania. Zanim w Madrycie 2 lutego 1917 roku złożył wieczyste śluby zakonne, przebywał jeszcze w Manresie w pobliżu Barcelony. Po ślubach wieczystych Madryt stał się jego domem. Dewiza ojca Rubio brzmiała: czynić to, czego Bóg pragnie i pragnąć tego, co Bóg czyni. A sposób postępowania z ludźmi charakteryzuje żartobliwe powiedzenie świętego Franciszka Salezego, które ojciec Rubio uczynił także swoim. Więcej much złapać można dzięki kropli miodu niż za pomocą beczki octu. Pewnie dlatego ludzie garnęli się do niego. Jego charakterystyczna postać w sutannie z lekko pochyloną głową była wszystkim znana, tak jak i jego dobroć. Ponieważ żył zgodnie z tym, co głosił, a jego kazania były wolne od retoryki, wierni chętnie go słuchali. Organizował i głosił liczne misje ludowe w małych miejscowościach wokół Madrytu. Spotkały go jednak nieprzyjemności, gdy próbował założyć stowarzyszenie uczniów świętego Jana.
Został wtedy poddany kontroli policyjnej, gdyż zarzucono mu tworzenie nowego zgromadzenia zakonnego. Z tego powodu przełożeni jezuitów zabronili mu tej działalności. Pogodził się z tą decyzją, mówiąc: nie pragnę niczego innego, jak tylko pełnić najświętszą wolę Bożą. Józef Maria pełnił swoją posługę duszpasterską w najuboższych dzielnicach Madrytu, wśród robotników. Zachęcał również do utworzenia tajnej ligi osób żyjących w świecie i dążących do doskonałości. Propagował tym samym formę konsekracji, która potem przerodziła się w instytuty świeckie. Wychował wielu chrześcijan, z których niektórzy ponieśli potem śmierć męczeńską w czasie prześladowań religijnych w Hiszpanii. Był charyzmatycznym kaznodzieją, znakomitym kierownikiem duchowym i spowiednikiem. Aby się u niego wyspowiadać, czekano w wielogodzinnych kolejkach. Przy tym nikogo nie wyróżniał, traktował jednakowo arystokratów i biedaków. Był mistykiem, miał dar prorokowania i bilokacji. Zdarzało się, że był o tej samej porze w konfesjonale i z wizytą u chorego. Ponadto słyszał na odległość wołanie o pomoc, a nawet prośbę umierającej matki, by wyspowiadać jej niewierzącego syna. Pewnego dnia w okresie karnawału grupa dowcipnisiów wezwała go do domu publicznego, aby udzielił choremu sakramentu namaszczenia. Jeden z nich leżał w łóżku i udawał umierającego. Pozostali, rozbawieni, chcieli sfotografować tę scenę. Oni mieli jednak ze zdziwienia, gdy po przyjściu ojca Rubio okazało się, że chory naprawdę nie żyje. Wydarzenie to wywołało tak wielkie wrażenie, że dwie osoby z owej grupy wkrótce wstąpiły do zakonu. Józef Maria wiedział, czym są okresy Bożej oschłości i tymi słowami zachęcał do trwania przy Panu w tym trudnym czasie. Wystarczy samo milczenie, chociażbyś odczuwał, że twoje serce, nie wiem jak puste i oschłe, a nawet gdyby cię z tego powodu ogarniały pokusy i niepokój się zakradał, niczego się nie lękaj i trwaj w swojej własnej adoracji, bo to wystarczy i trzeba to uznać za wspaniały czyn w oczach Bożych. Pod koniec kwietnia 1929 roku przełożeni ze względu na osłabienie spowodowane nadmiarem pracy i chorobą przenieśli go do nowicjatu w Arian US, aby wypoczął. Po trzech dniach pobytu powiedział: Panie, jeśli chcesz mnie zabrać teraz, jestem gotowy. 2 maja 1929 roku pożegnał się z bliskimi. Powiedział: teraz odchodzę. I zmarł na atak serca. W całym Madrycie mówiono: umarł święty. Tysiące osób wzięło udział w jego pogrzebie. Jego doczesne szczątki zostały złożone na cmentarzu należącym do domu nowicjatu. W roku 1953 przeniesiono je do nowego domu profesów w Madrycie. Beatyfikacji Józefa Marii Rubio dokonał święty Jan Paweł II 6 października 1985 roku w Rzymie, a kanonizował go 4 maja 2003 roku w Madrycie. Módlmy się. Ojcze miłosierdzia, Ty sprawiłeś, że święty Józef Maria, prezbiter, stał się szafarzem sakramentu pojednania i ojcem ubogich. Udziel nam łaski, abyśmy napełnieni tym samym duchem mogli okazywać wszystkim Twoją miłość i podejmowali się troski o ubogich. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.